Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karol Wasilewski, a dzisiaj moim gościem jest pan Janusz Homa, prezes firmy Ardigen. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj, temat jest dosyć trudny dla naszych czytelników i widzów. To jest bioinformatyka. Gdyby pan mógł tak przybliżyć. Bioinformatyka jest bardzo nową dziedziną, faktycznie. Dziedzina, która się mocno rozwinęła w momencie, kiedy sekwencjonowano genom człowieka. No i tutaj jest już odpowiedź na to pytanie. Bioinformatyka generalnie jest to dziedzina polegająca na analizie danych pochodzenia biologicznego, między innymi danych pochodzenia sekwencjonowania genomu. To są potężne ilości danych. To jest takie naprawdę big data i do tego wykorzystywane są bardzo zaawansowane metody komputerowe, metody analizy danych. Wszystko po to, żeby usprawnić metody diagnostyczne, wprowadzać nowe, bardzo innowacyjne terapie. Ale skąd w ogóle wziął się pomysł? Bo pan zaczynał tak naprawdę w komarchu. Tak, z wykształcenia jestem informatykiem, jeszcze podczas studiów rozpocząłem pracę w komarchu, wtedy to była bardzo mała firma, paręnaście osób i tam zdobywałem pierwsze doświadczenia jako inżynier, ale też jako menadżer. Później głównie zajmowałem się kwestiami związanymi z rozwojem firm, aż dwa lata temu stwierdziłem, że warto by było wybrać pewną branżę, która jest bardzo innowacyjna, przyszłościowa, która ma bardzo istotny wpływ na rozwiązywanie istotnych problemów społeczeństwa. I taką branżą niewątpliwie jest biotechnologia, a w biotechnologii walka z rakiem. No właśnie, pańska firma w 100% tak naprawdę nastawia się na eksport. Strategicznie przyjęliśmy pierwszy punkt rozwoju firmy, żeby rozwinąć silnie usługi bioinformatyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zbudować bardzo kompetentny zespół, rozwijać wiedzę, kumulować tą wiedzę w firmie. W związku z tym zaczęliśmy od świadczenia usług bioinformatycznych. Rynek bioinformatyczny, biotechnologiczny w Polsce jest bardzo małym rynkiem. W związku z tym swoje kroki skierowaliśmy do największych hubów biotechnologicznych na świecie. Jest to Boston, jest to Kalifornia i tam rozpoczęliśmy działania sprzedażowe i tam pozyskaliśmy pierwszy klient. A skąd kontakty? No, kontakty wynikają z tego, że przygotowaliśmy bardzo dobrą ofertę. Pojechaliśmy, spędziliśmy bardzo dużo czasu w Stanach Zjednoczonych, odwiedziliśmy wiele firm. W samym regionie Kalifornii jest 830 firm biotechnologicznych. W związku z tym to jest naprawdę duży rynek, żeby te firmy odwiedzić, zainteresować naszą ofertą. No i w efekcie tego mamy już całkiem fajną pulę klientów, z którymi współpracujemy. A jak to wygląda w Polsce? W Polsce, jak mówimy tu 830 w samej Kalifornii firm, no w Polsce firm biotechnologicznych może jest 5, może max 10, które ewentualnie byłyby zainteresowane naszymi usługami, także z naszego punktu widzenia jakby ten rynek praktycznie nie istnieje. Te firmy często swoje potrzeby bioinformatyczne realizują własnymi zasobami. A jeżeli chodzi o pracowników, ciężko jest znaleźć dobrych ekspertów w Polsce? Pan ściąga z zagranicy, czy jednak nasze uczelnie kształcą na wysokim poziomie? No, jedną z głównych wyróżników i silnych stron Polski jest to, że mamy wspaniałe talenty. Mamy bardzo dobrych ludzi, doskonale wyedukowanych. Osoby, które rozpoczynały naukę w Polsce, później doktoraty robiły za granicą, robiły pierwsze praktyki po doktoracie za granicą i te osoby chcą wracać do Polski i my jesteśmy firmą, która daje taką możliwość tym osobom, wciąż dając im możliwość kontaktu z tą najwyższą półką światową, jeśli chodzi o biotechnologię. Pan na początku powiedział o tym, że pracujecie nad tym, żeby stworzyć lek na raka. Jest to możliwe, żeby rak był uleczalny? Myślę, że czy jest możliwe, żeby rak był leczalny? No ja bardzo upraszczam oczywiście, natomiast
To jest chyba dosyć istotne. Rak jest bardzo trudną chorobą, jeśli chodzi o szukanie rozwiązania tego problemu. Jest to przede wszystkim choroba heterogeniczna, to znaczy występuje pod bardzo dużą ilością postaci. W związku z tym takie jedno panaceum na raka, mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe, żeby to zrobić. Natomiast ilość środków na świecie, w R&D, która jest skierowana, żeby z tą chorobą walczyć, sprawia, że myślę, że w perspektywie 10, 20, 30 lat ta choroba przynajmniej będzie chorobą przewlekłą, prawda? Czyli będziemy wydłużać czas życia z tą chorobą, stosując odpowiednie terapie, będzie można po prostu z tą chorobą żyć. A nad czym pracuje Państwa firma? Oprócz tego, że świadczymy usługi właśnie bioinformatyczne, przede wszystkim strategicznie koncentrujemy się na własnych pracach badawczo-rozwojowych w kierunku diagnostyki i terapii właśnie w obszarze onkologii. Tutaj chcemy wykorzystać tą wiedzę bioinformatyczną, umiejętność analizy dużej ilości danych, między innymi genetycznych. Zatrudniamy bardzo dobrych matematyków, którzy budują modele uczenia maszynowego, czyli tak zwana sztuczna inteligencja, do analizy danych pod takimi kątami, gdzie jeszcze nauka nie rozpoznała pewnych procesów. I tutaj na tej bazie jest możliwość w krótkim stosunkowo czasie już stworzyć pewne rozwiązania diagnostyki, jak również terapii, czyli doboru odpowiedniej metody leczenia, tak żeby faktycznie ta choroba nowotworowa stawała się chorobą, która nie zabija. Czyli tak naprawdę podsumowując, Państwa firma rzeczywiście jest niezwykle innowacyjna. To, co wpisuje się w strategię obecnego rządu? Według mnie to jest kwintesencja innowacji. Rozwiązujemy potężne problemy, które dotykają setek milionów ludzi na świecie. Jest to problem związany z tym, czy dana rodzina jest tym problemem dotknięta, czy nie, czy sobie radzi z tym problemem, czy nie, czy chory przeżyje, czy nie, więc to jest, myślę, dotykanie, rozwiązywanie bardzo istotnych problemów metodami też bardzo, bardzo innowacyjnymi, jakim jest właśnie chociażby metody sztucznej inteligencji. Czyli jak za rok spotykamy się tutaj, to pan Janusz Choma będzie prezesem polskiego Bayera. No może nie w perspektywie roku, prawda? Ja panu tego życzę z całego serca, naprawdę. Natomiast mi się wydaje, że w perspektywie, 5-10 lat, mam nadzieję, że tak. Natomiast w perspektywie roku na pewno będziemy mogli porozmawiać już o konkretnych efektach tych działań badawczo-rozwojowych, jakie to są konkretne metody diagnostyczne i terapie i co faktycznie efektywnie można zrobić. Tak więc jak Państwo słyszeli, za rok pan Janusz Choma przychodzi do nas i podsumowuje to, co udało mu się zrobić. Dziękuję Państwu serdecznie. Ja nazywam się Karol Wasilewski. Moim gościem był pan Janusz Choma. Również dziękuję. Dziękuję serdecznie.